Liczba. I nawias. Dwa pierwiastki 7 minus 5 do potęgi drugiej razy 2 pierwiastki 7 plus 5 do potęgi drugiej jest równa. No i tutaj możemy to policzyć na dwa sposoby. Za pomocą takiego wzoru skróconego mnożenia, gdzie mamy a minus b, a to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i wiadomo, tu jest plus, no to tu by był plus. Możemy to zapisać w ten sposób i potem to w nawiasie, i potem każdy z tych składników znów ze sobą liczyć, ale to jest strasznie dużo roboty. Wystarczy zobaczyć, że w tym nawiasie jest a minus b, a w tym nawiasie jest a plus b. I my na to wzór też mamy. I wtedy tutaj jest a kwadrat minus b kwadrat. I to na tym wzorze będziemy działać, bo jest po prostu szybciej. Tu mamy do potęgi drugiej, czyli możemy to sobie spokojnie zapisać w takiej postaci, bo jest to ze sobą naprzemienne. O! I ten drugi rozpiszemy sobie podobnie. Dobra. No i teraz to jest obojętne, jak my to policzymy, czy to będzie to z tym, czy z tym. Ważne jest to, aby to, co ma minusa, było z plusem i tak dalej, że nie te ze sobą i te ze sobą, tylko tam, gdzie minus, tam i plus. No i widzimy, że to jest a kwadrat. Tu mamy dwa pierwiastki z 7, no to jeszcze jeden wzór do przypomnienia. Pierwiastek drugiego stopnia do potęgi drugiej daje nam to, co mamy pod tym pierwiastkiem. Czyli z tej dwójki, bo to jest moje a, a to jest oczywiście moje b, robi mi się czwórka, a z pierwiastka z 7 robi mi się 7. 4 razy 7 to jest 28. Odjąć, bo we wzorze mamy odjąć. No i b kwadrat to jest 25. No to z drugiego wyjdzie dokładnie to samo, bo to jest taka sama para nawiasów. Z tego wychodzi 3, z tego wychodzi 3 i naszym wynikiem jest 9. Odpowiedź A.